bardzo, bardzo kilkaset nawet osób, które trzeba w ciągu tygodnia przesłuchać i tak naprawdę komisja no, musi intuicyjnie wyczuć, że ta osoba wysłuchana przez minutę czy półtorej muszą to wyczuć po prostu gdzieś intuicją, że warto z tego kogoś zostawić do drugiego etapu i dalej z niego coś tam próbować wycisnąć. Dzieje się to już w drugim etapie, kiedy 3/4 podejrzewam ludzi zabiera papiery i idzie gdzieś szukać szczęścia gdzie indziej. Na szczęście te egzaminy odbywają się wcześniej niż egzaminy do tych normalnych szkół, więc można zaryzykować sobie gdzieś tam pod koniec czerwca, a potem pójść jednak, puknąć się w głowę i pójść jednak do jakiejś szkoły takiej pewniejszej. A trzeci etap, no to się, to już są takie zajęcia jakby w formie warsztatów trochę z ludźmi, którzy będą prowadzili dany rok. No bo to jest ważne, żeby ten profesor wybrał sobie taką grupę ludzi, z którą chce współpracować. I wtedy też poznajemy się jakoś bardziej w grupie, poznajemy profesora. W moim przypadku znienawidziłem tego faceta i wydawało mi się, że on też pała do mnie taką niechęcią. Więc kiedy odczytano werdykt po trzecim etapie, byłem zaskoczony, że jestem na tej liście, bo mieliśmy no, kosę taką między sobą. Bardzo żeśmy poważnie się pokłócili na kwestie światopoglądowe. Ja dopiero po latach zrozumiałem, że on próbował mnie sprowokować do tego, czy ja jestem w stanie, będąc w tej pozycji chłopaka, który chce się gdzieś wdrapać, a ten człowiek decyduje o mojej przyszłości, no, że mu się wtedy postawiłem i po prostu obroniłem swoje zdanie. Nieudolnie, bo nieudolnie, ale spodobało mu się to, że może no, się wykazałem jakby no, tą odwagą taką, nie? A potem się okazało, że chciał, żebym był jego asystentem i więc później to już było. W świętej pamięci Waldemar Wilhelm. Przyjaźń to byłoby za dużo powiedziane, bo facet był rzeczywiście zrobiony z żelaza, betonu i uczucia bardzo głęboko gdzieś chował, ale byliśmy bardzo zżyci i nie zapowiadało się to, nie zapowiadało się to w czasie egzaminów. Także w razie jakbyś, bo widzę, że kombinujesz w tę stronę. Tak, znaczy to też już wczoraj zauważyłem, mówię, o. No dobrze, to ja mam teraz takie, proszę się nie bać, nie gryzę. Co skłoniło pana do przyjścia do PMW-u, do zapisania się na zajęcia? Czy to była taka spontaniczna decyzja, czy jednak wiedział pan, że to jest dla mnie, że chcę to robić w przyszłości? Jola, jak to było? Myśmy się jakoś tak, były te wieczorki w MDK-u, jakieś takie działy się sytuacje, że po prostu stałem po prostu się gościem i nagle naprawdę zupełnie nie pamiętam jak. W pewnym momencie stałem się po prostu jakoś tam bardziej potrzebny, jakichś zabawach z publicznością. No to było tak naturalne, że po prostu nie zauważyliśmy, kiedy z widowni przeszedłem na scenę. To już tak się stało płynnie. Jak już wiemy, jest pan aktorem. Ja mam takie pytanie. Co pana zaskoczyło w tym zawodzie? Człowiek dostaje się do tej szkoły, bo ma jakieś umiejętności. Na tej podstawie przyjmują go do szkoły. Dostajesz się do szkoły i na pierwszym roku od razu w październiku ciosem pięścią między oczy dowiadujesz się, że to, co umiesz, zapomnij. I przez 4 lata lepią z ciebie nowego człowieka, że tak powiem, na tych podstawach, które gdzieś tam w sobie masz. I to, co mnie zaskoczyło po, jak już poszedłem do pierwszej pracy, będąc jeszcze na 4 roku, zacząłem pracę w Tyckim Teatrze Dramatycznym. Już kończę, widzę, że zerkasz na zegarek. Zaraz, już kończę. Aha. Ale pokazuję godzinę. To, co mnie zaskoczyło, jak poszedłem już do pracy i do teatru, się okazało, że to, co nauczyłeś się w szkole, to, czego się nauczyłeś w szkole, zapomnij o tym. To jest jeszcze raz zupełnie inna robota. Oczywiście zostają pewien warsztat, pewna technika zostaje, jeśli ktoś poświęcił temu czas. Natomiast to są zupełnie inne światy. Nie da się tego porównać. Zaskoczyło mnie to najbardziej, jak bardzo się
różni to, czego się uczymy i to, co się nam wpaja od tego, co faktycznie potem jest potrzebne w teatrze. I ze smutkiem stwierdzam, że im dalej w las, im dłużej ja siedzę w tym zawodzie, spotykam się z ludźmi, z kolejnymi reżyserami, z kolejnymi twórcami, z kolejnymi aktorami na scenie, bo mam wrażenie, że teraz się coś dzieje takiego, że jak nie umiesz, to nie szkodzi. Ktoś tam może więcej dymu się puść. Dym był spokojny. Ale to jest takie u nas powiedzenie, że się trochę zrobi ciemniej światło, dymu się puści i przejdzie. Że to tak taki klimacik zrobi. Mam wrażenie właśnie, że to trochę w tę stronę idzie. Że ten warsztat jest coraz mniej potrzebny, co smutno mi się wydaje. Ja jestem bardzo ciekawa, co sprawia panu więcej przyjemności? Czy granie w teatrze przed prawdziwą publicznością, czy granie w filmach i udzielanie się jakby przed kamerą? To są zupełnie dwie różne bajki, ale nie wyobrażam sobie. Wyobrażam sobie swoje życie bez filmu, bo on się zdarza tak rzadko, że jest dla mnie zawsze przygodą i zaskoczeniem. Ja? Że dostałem rolę, to dobrze, to zawsze jest fajnie, bo to jest też przygoda. Natomiast nie wyobrażam sobie życia bez kontaktu z żywym widzem i z reagowaniem na to, jak on reaguje. Uwielbiam, jak coś się wykopertnie na scenie. Uwielbiam, jak coś... Wczoraj mnie strasznie bawiło, jak coś się z tekstem rypnęłaś. Wczoraj na próbie. Nie mogłam odpalić tego. A to nie, ja uwielbiam takie sytuacje, bo wtedy od razu czuję, że coś się dzieje. Nie? I że widz wtedy wie i wierzy, że to jest żywy człowiek, że wszystko może się wydarzyć. Zawsze, jak oglądam przedstawienie, czekam tylko na to, tam spektakl spektaklem, ale czekam na to, aż coś się wykopytnie i co oni z tym zrobią. I to mnie zawsze najbardziej cieszy. I wtedy mówię, to już sobie poradzili. Albo mówię, nie wykorzystali. Wielu aktorów się tego boi. Ale wydaje mi się, że to jest taka fajna adrenalinka, która... Także żywy człowiek, żywy partner i to, ta niepewność, której nie mogę... Wiesz, to jest jednorazowa sytuacja. Dziś gramy to i dziś mamy tego widza przed sobą. Nie? Mimo, że ten tytuł będzie grany o 15, a za chwilę o 19. To już jest zupełnie inna bajka. Ty jesteś inny, widz jest inny. Już jesteś po obiedzie. Wiesz, to wszystko ma znaczenie. A w filmie, jak coś nie pójdzie, to się zrobi to jeszcze raz. A potem i tak w montażu wyjdzie tak, że jesteś zaskoczony, że w ogóle była o tym scena i że film jest właśnie taki. Scenariusz był taki, a film wyszedł taki. Dobrze, to teraz ja mam pytanie o dubbing, bo jest pan też aktorem dubbingowym. I chciałbym się spytać, co jest najtrudniejsze w dubbingowaniu, na przykład jak aktor przygotowuje się do tego, żeby ten dźwięk na przykład właśnie zgrał się z ruchem postaci i z ich mową. To, o czym mówisz, nazywa się profesjonalnie, właściwie półprofesjonalnie, nazywa się kłapy. To znaczy, żeby zgadzały się samogłoski, bo te postaci ruszają góra, dół, gębą i trzeba się do tego dopasować. Często widzisz, jest taka sytuacja, że przychodzi się, masz gotowy tekst, leci obrazek na ekranie i okazuje się, że kłapów jest albo za dużo, albo za mało i trzeba coś kombinować. Zwykle od tego jest reżyser, żeby na szybko zmienić tekst, żeby zostawić sens, ale jakby uzupełnić ilość ruchów gębą do ilości dźwięku, jaki musisz z siebie wydobyć. I pamiętam taką sytuację, kiedy dubbingowaliśmy jakąś grę, która w oryginale była, zdaje się, japońska albo koreańska, nie pamiętam w tym momencie, ale azjatycka. I okazywało się, że postać na w oryginale mówi a po polsku ma tekst wejdź. No to tu się trzeba było trochę rzeczywiście nauczyć. Ale ta autentyczna jest historia, nie zmyślam. No dobrze, no to już... Uwielbiam, jak kończę odpowiedź i wszyscy mówią, no dobrze. To jest taki ptaszek, że no dobra, to mamy. No dobrze, no to dobrze, to już teraz ty. No dobrze, to takim ostatnim pytaniem będzie może o ten film Znachor, z którego tutaj tak, no, byliśmy pod wrażeniem. Dobra, słuchajcie, ja jestem też pod wrażeniem Znachora. To jest świetne kino i świetnie, że się porwali z Motyką na słońce i udało mi się zrobić, moim zdaniem, bardzo fajny film, ale nie przesadzajmy z tą moją rolą tam, jak ktoś... Proszę Państwa, jeśli ktoś z Państwa nie widział Znachora, to pod koniec będzie taka scena, że to będzie się działo w sądzie. Jeśli widzieliście poprzednią wersję, to jest właśnie ten moment, kiedy pan Kleks wchodzi i mówi, że to jest profesor Rafał Wilczur, prawda?
to ja siedzę tam, tego nie ma pana Kleksa i troszkę inaczej to wygląda, nie zdradzę, ale błagam. Jeśli ktoś wyjdzie zrobić albo zalać herbatę, nie zobaczy tej sceny. Czy w ogóle scenę zobaczy, ale ja już zniknę. Także to jest taka naprawdę mała rola. Dostałem ją, byłem zaskoczony, nie wiedziałem co to jest, wiedziałem, że to będzie dwa dni zdjęciowe, ale jak usłyszałem, że to jest scena w sądzie, a u mnie Znachor jest tak, że się pyka, pyka, albo są przyjaciele, pozostaw, albo Znachor cisza. I wszystkie dzieci mi wychodzą, a co tata będzie oglądał Znachora, będzie płakał, no będę płakał. Zawsze płaczę na kilku scenach, zresztą wy też, no Boże. No i jak usłyszałem, że to jest scena w sądzie i będę tam, i będę siedział koło niego i na pewno będzie powiedziane, że on jest, że on to jest on, że ktoś to w końcu zdradzi, to ja będę najbliżej tego człowieka i będę koło niego wtedy siedział. Dlatego się ucieszyłem, że to taka rola. Ale to jest rurka. Za to, nie wiem kiedy, bo Netflix nie zdradza takich sytuacji, ale zapraszam Państwa, trochę ryzykując, bo jeszcze go nie widziałem, ale zapraszam Państwa do obejrzenia filmu Spadek, który będzie na Netflixie. I to jest komedia polska, ale nie romantyczna. Ale ktoś tam się z kimś może całuje, bo słyszę to, że ktoś jęknął, że nie bardzo. Taka, wiecie, w stylu, wiadomo, że ktoś w pokoju zabił i szukamy mordercy, więc więcej nie zdradzę, ale fajna jest obsada, wśród samych nazwisk pojawiłem się ja, ale to też zdradzę od razu dlaczego. Zadzwoniła produkcja, bo to jest tak zwane kino producenckie, to producenci decydują o tym, kto bierze udział w tym filmie, kto gra jakie role. I się okazało, że jeden aktor im Halo, pani marszałek? Ktoś mi wyłączył mikrofon. Jeden aktor odpadł, drugi odpadł i zadzwoniono do mnie, ponieważ reżyser mnie polecił i powiedziano tak, zdjęcia są wtedy i wtedy, nic nie możemy zmienić, bo wszystko jest ustawione pod gwiazdy. Wchodzisz w to czy nie? Spojrzałem w kalendarz i mówię tak, wszystko się zgadza. No i stąd jakby przechodziłem akurat i dostałem rolę w tym filmie, większą niż w Znachorze. To musielibyście pójść i obrać ziemniaki, wstawić i poczekać jeszcze na te ziemniaki, żeby je przegapić. Także polecam. To dziękujemy bardzo. Nie, to ja dziękuję. Ale nie to dobrze. To dziękuję.